Bonjour, bonjour. Przed nami dzisiaj jeszcze odwiedziny Muzeum Domu Napoleona, gdzie się urodził i wychowywał. Dzisiaj z rana, jak widać, odbywa się targowisko na placu miejskim. Lokalne produkty, świeże warzywa, pomidorki, bioprodukcje od lokalnych rolników, niom, niom, niom. A na wszystko z góry patrzy Napoleon. Idziemy do katedry Varzacio porobić zdjęcia i coś nagrać. Później jeszcze mały spacer po mieście. Też coś ponagrywamy. Trochę plaże. Dronem trochę polatamy i wtedy idziemy na śniadanie. Jeszcze nie ma 9 rano, a ludzie już na plaży leżą. Ja nie wiem, czy oni spać nie mogą, czy co, jakieś problemy mają. Nie rozumiem. Śniadanie zjedzone, ale nie nagrywałem niczego, bo to nie było nic specjalnego. Po prostu sok pomarańczowy, rogalik, ciastko z czekoladą i kawa. Po prostu. Jesteśmy w drodze z najobrzydliwszego parkingu, który w życiu widzieliśmy. Tak jakoś nielogicznie zaprojektowany i oznaczony, że to ciężko po prostu opisać i do tego strasznie drogi. Co prawda, parkując tam, wiedzieliśmy, że cena za dobę wynosi 20 euro. Dwie dyszki zapłaciliśmy, chociaż zaparkowaliśmy tam wczoraj po godzinie 17, a teraz jest dopiero przed 10 rano. Więc stał tam samochód niecałe 24, no ale widocznie tak mają taryfy skonstruowane. Trudno się mówi, bo niestety przy parkingu, przy hotelu są tylko 3 miejsca parkingowe, hotelowe, i jak przyjechaliśmy, to akurat mieliśmy szczęście, że było wolne, ale jak pojechaliśmy na wycieczkę wczoraj, to się okazało, że jest zajęte, kiedy wróciliśmy. No trudno. Nie przed nami, to bardzo ładne wille są. A teraz jedziemy na podobno największy pomnik Napoleona na świecie. Bo w Ajaccio wszystko jest o Napoleonie. Bar Napoleon, kawa Napoleon, wszystko Napoleon. A pomnik powstał w tym miejscu, ponieważ tutaj znajduje się taka jakby grota z kamieni i z tego, co mówią i co jest napisane, to młody Napoleon tutaj przychodził i ćwiczył swoje przemowy i rzemiosło oratorskie. Jedziemy teraz na półwysep niedaleko Ajaccio i przy tym półwyspie są wyspy tak zwane Îles Sanguinières, jak to się czyta? Jakoś tak. Îles Sanguinières, i to są dwie albo trzy takie wysepki niewielkie. Nie wiadomo, czy tam można na przykład wpław dopłynąć, czy jak, czy łódeczką, zobaczymy. Może się wybierzemy na te wyspy, a może nie.
Wspaniała pogoda. Jest godzina 10 rano i już plus 35 stopni. Czuję się jak na pustyni. Naprawdę dziwne zjawisko. Dziwnie działają parkomaty we Francji, o czym zdążyliśmy się już przekonać. Tutaj też parking jest płatny. I najpierw poszliśmy oczywiście do parkomatu, który jest blisko naszego samochodu. Ale tam się coś zawiesiło. Kazało zapłacić 3,40 euro za pół godziny, ale nie zapłaciliśmy nic, bo się coś zawiesiło i nie działało. Więc poszliśmy do drugiego. Drugi coś tam pomielił i kazał nam zapłacić 50 centów i parking mamy na 2 dni. Także nie wiadomo, o co chodzi. A jak nie wiadomo, o co chodzi i wszystko wydaje się nielogiczne, to znaczy, że jesteśmy we Francji. Gorąco upała, tu jeszcze ścieżka prowadzi w samym słońcu. Można się roztopić. Przypłynęliśmy bramem tydzień temu i tam o 19 wypływamy do Nicei. Płyniemy Corsica Ferris jak zawsze. Po drodze jeszcze zatrzymamy się na 2 atrakcje. Teraz czas odwiedzić dom Napoleona. O, to właśnie ten budynek po prawej stronie. Tutaj mieszkała rodzina Napoleonów Bonapartych. Myślę, że oni wpuszczają po prostu odpowiednie liczby osób. Niestety tam się nie dało nagrywać niczego. Nie można było, bo w tym kraju to biurokracja, a że dyrekcja dzisiaj nie pracuje, to niczego się nie udało załatwić. Bilet kosztuje tutaj 7 euro. No, takie to jest wizyta na 15 minut. Jak ktoś, kogoś historia interesuje, to można tu przyjść, a jak nie, to nie. Bonjour, bonjour. Zaczynamy nasz ostatni dzień na Korsyce. Klucze od pokoju hotelowego oddane. Opuszczamy Ajaccio i jedziemy na północ przez góry w kierunku Ilrus, tam gdzie przypłynęliśmy. I dzisiaj o godzinie 19 stamtąd wypływamy. Ale to jeszcze nie wszystko, bo po drodze będziemy się zatrzymywać na różne atrakcje ciekawe, na piękne widoki, na park żółwi, bo na Korsyce żyją i żółwie lądowe i morskie, naturalne. I tak. Do widzenia, Ajaccio! Zaparkowaliśmy właśnie.
idziemy do parku. Mam nadzieję, że tam będzie można nagrywać. Nie tak jak w domu Napoleona Bonaparte. I tutaj napisane jest przy wjeździe, że znajduje się tutaj 3000 zwierząt i 170 gatunków różnych. Rozmawialiśmy przez chwilę z właścicielem i właściciel mówi, że tutaj również Polacy pracują w tym miejscu. I są nawet animacje dla dzieci, jakieś spotkania. O, są żółwiki. Myślę, że żółw sobie sam się obróci na drugą stronę, jak leży. Bardzo fajne miejsce, wszystko ładnie zadbane, porobione ścieżki, są tutaj lekcje edukacyjne dla najmłodszych, co prawda oczywiście w języku francuskim, no ale są. Bardzo tutaj ładnie i wszystko zielone i w większości zacienione, więc nie jest aż tak gorąco strasznie. Jeszcze usiedliśmy na chwilę, bo jest tutaj taki mały bar, restauracyjka. Usiedliśmy napić się świeżo zrobionych smoothie z owoców i będziemy jechać dalej w drogę. Także akurat rezerwę żółwi polecamy. Proszę Państwa, posiedzieliśmy jeszcze chwilę na kawie Ville Rousse i teraz jesteśmy w drodze na teren portowy, który jest tam przy wysepce i jedziemy na prom. Prom jest opóźniony pół godziny, więc dopiero przypłynięcie jest planowane, jego zacumowanie za 40 minut, więc zanim zacumuje, zanim otworzy wszystkie swoje klapy władzy i inne takie, zanim samochody wyjadą, które są na promie i zanim my wjedziemy, to jeszcze minie mnóstwo czasu. I już jesteśmy w kolejce do wjazdu na statek, tylko że statku jeszcze nie ma. Ale niestety tak nam się niefortunnie udało, że gdybyśmy podjechali 10 metrów bliżej, gdybyśmy przyjechali ciut wcześniej o minutę, to byśmy stali w cieniu, a siedzimy w pełnym słońcu i się gotujemy. Silnik wyłączony, klima nie działa, okna otwarte, więc już pot leci stróżkami. No cóż. Najwyżej może wysiądziemy z samochodu i staniemy sobie w cieniu przy tutaj budynku kapitanatu, tak jak tysiąc innych ludzi. I w promieniach zachodzącego słońca opuszczamy Korsykę i Ville Rousse. Stało tylko 30 minut do zachodu. Więc jak usiądziemy w restauracji, to przegapimy zachód. Tak. To nie idziemy na razie jeść. Ale z drugiej strony zachód już widzieliśmy nieraz. Zobaczymy też jutro. Właśnie
Właśnie przez public address system wołali nas do recepcji. Dlatego idziemy. Idziemy. Nie wiadomo, co chcą od nas. Może chcą od nas zaprowadzić do naszej kabiny. To musimy się w sumie spieszyć, bo ten zawód jest za 16 minut. Ten statek jest wielki, więc dojście też troszkę zajmie. Kabina bardzo ładna, czysta, zadbana. Teraz szklanka wody, żeby się czegoś napić i idziemy na mostek. Będziemy z mostku oglądać zachód słońca. Z mostku czy z mostka? Jak to się odmienia? Nie wiadomo. Na mostku oczywiście nie możemy nagrywać ani pracy, ani wyposażenia, ani tego, co tutaj się dzieje, tylko ewentualnie widoki przez okno, ale i tak jest bardzo fajnie. Statek widać jest dosyć chyba nowy, bo jest wszystko elegancko czyste, zadbane, albo po prostu tak dobrze utrzymany. Słońce już zaszło, byliśmy na mostku. Przepiękne widoki, mostek szeroki, że można tam rowerem jeździć z jednego skrzydła na drugie. Teraz czas na kolację. Idziemy do restauracji. Zasiedliśmy już w restauracji. Czekamy teraz na menu. Na tym statku jest tyle dużo miejsca, że tu jest nawet taki teatr, gdzie są występy. Można siedzieć przy stoliku i oglądać jakieś tam pokazy. Już tam się ktoś rozstawia, sprzęt muzyczny wystawia i będzie impreza. Pani zaczęła śpiewać, muzyczka leci. My dostaliśmy przystawki, ja mam kalmary, Tomek ma, co ty masz? Krewetki w jakimś cieście. Tomek ma krewetki w jakimś cieście, takim a la risotto czy coś, nie wiadomo co to jest. Także jemy i czekamy na główne danie. Wygląda przepysznie i pachnie równie pięknie. Czarne krewetki, takich jeszcze nie jadłem. A krewetki nie są czarne, tylko są w jakiejś panierce czarnej. Rewelacja. Bardzo dobre. Za gorące, nie może jeszcze do buzi. Dobre? Już jadłem, jest bardzo dobry, ale gorące. Nawet makaron jest al dente. Świetnie. A na deser gigantyczne tiramisu wielkości arbuza. Zaraz pęknę, ale i tak to zjem. Dobre? Pyszne. W końcu Włosi na pokładzie, no to. Jest godzina za 10, 10. Kończymy kolację. Była bardzo dobra. Za 2 godziny dopływamy do Nicei. A jako, że mamy kabinę, to pójdziemy się chyba zdrzemnąć na chwilę. I co, będziesz drzemał? Chyba już sam